Zaczniemy, może się przywitamy. Nie będę oklaski. Był oklaski. Myślę, że one o tyle nie były wyreżyserowane, że wprawdzie były na pana przypomnienie, ale państwo są o tyle innej sytuacji, że są bezpośrednio po filmie i są cali w tych emocjach i myślę dlatego, że od razu od filmu zaczniemy. Tak się złożyło przyjemnie dla mnie, panie Andrzeju, że niedługo więcej niż rok temu miałem przyjemność w Krakowie prowadzić z panem takie spotkanie na temat, który zresztą pan sam zaproponował przed tym spotkaniem, dlaczego lubię filmować prozę Iwaszkiewicza. I wiem, że pan ma mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia i państwo pewnie też zechcą tym wszystkim posłuchać, jeszcze zadać swoje pytania. Wobec tego dla takiej zasady dramaturgicznej retardacji, zanim do tego przejdziemy, może zaczniemy od pytania do pani Krystyny. W związku z tym, która gra tu piękną rolę, wszyscy to przed chwilą widzieliśmy. Mam takie proste pytanie w związku z tym. To jest pięć pięknych postaci kobiecych. I wyobrażam sobie, czuję się to, odbiorca to czuje, że każda z aktorek ma jakiś pomysł na tę postać. Nie, dlatego to się układa w taką harmonijną konstrukcję. Jaki był pani pomysł? Z tego, co pani pamięta, jak się to udało zrealizować. Czy to działa? Działa. Tak, to działa. Ja myślę, że tutaj w wypadku noweli Jarosława Iwaszkiewicza tutaj trudno mówić o pomyśle na postać, bo moim pomyśle. Bo tym pomysłem by po prostu było przeczytanie. Przeczytam bliżej. Żerujemy stare. Po prostu wszystko jest było napisane. Te postacie są tak wyraziście napisane w noweli, że to w gruncie rzeczy od siebie, jakby ja nie musiałam nic dodawać aktorskiego, szczególnie, że nie jestem aktorką zawodową, więc myślę, że to tylko jakby było przekazanie tej postaci. O tyle to było dla mnie łatwe, że ja jestem urodzona przed wojną. W związku z tym jeszcze pamiętam takie wakacje w jakichś zaprzyjaźnionych dworach. Były jeszcze dwory. Przed wojną moja przyjaciółka mojej mamy właśnie w takim dworze się wychowała. W czasie okupacji ojciec mój, który był w londyńskim rządzie, miał, taka była cała sieć takich dworów, które robiły takie, organizowały takie wakacje, ściśle tajne oczywiście, ale myśmy byli w takim dworze też pod Krakowem w czasie okupacji. I to dobrze pamiętam. Także tą atmosferę tego dworu ja sama pamiętałam, bo przeżyłam takich kilka razy takie wakacje w takich właśnie, dokładnie tak wyglądających dworach. Jest w tym filmie jeszcze jedna zasada i ona się właśnie wiąże z pracą z aktorami, z aktorkami, bardziej z aktorkami, mi się zdaje, że w tym filmie czuję się, że chodzi o coś innego. Może do tego jeszcze uda nam się wrócić, że to, co wszyscy przedstawiają, nie jest tym najważniejsze. I co jakiś czas aktorzy, aktorki szczególnie, dają to do zrozumienia, jak gdyby wychodząc z roli, stając się osobami prywatnymi. To słynna ostatnia scena, kiedy Anna Seniuk i Maja Komorowska zaczynają jeść ogórki z miodem, przestają w ogóle zwracać uwagę na tego mężczyznę, który dotąd był przedmiotem uwagi, głównej uwagi. Pani występie jest taki fantastyczny ten popis, jak z kabaretu Piwnica pod Polanami, który jednak pani miała aktorskie doświadczenie, że pani nagle wychodzi zupełnie z roli, staje się sobą prywatną, która właśnie tym gwizdaniem komentuje to zupełnie niefortunne zakończenie zaaranżowanej przez Tunię zabawy. Jak dochodziło do takich pomysłów? To mnie interesuje. To jest właśnie pytanie do obojga państwa. Czy to właśnie z tej słynnej pracy pana Andrzeja z aktorami, improwizowania, dyskutowania, czy panie to podsuwałyście? Bo każda właściwie i Anna Seniuk ma taki sytuacja niska. Jak to się formowało? No ja już powiedziałam panu kiedyś, że zostałam zaangażowana właściwie głównie dlatego, że lubię robić konfitury w domu, naprawdę. Więc
to był powód mojego zaangażowania. To do pracy z rektorkami, to myślę, że powinno być jednak pytanie do pana Andrzeja. Czy ty za bardzo skromnie się prezentujesz? To trzeba po tylu latach. Już teraz można. Dobrze. To jest prawda, po prostu to była prawda. No to są pytania, które zadałem. Jak pan pracował z aktorkami? Jak to wyglądało? Czy jak byłem... Ja może najpierw powiem, że to jest wielka rzadkość. Kobiety nie są postaciami polskiej literatury. Postacią taką reprezentatywną polskiej literatury to jest Podchorąży w wieku 19-20 lat. Który, no, Podchorąży to Podchorąży. I takie jest jego życie i zaraz krótkie życie, zaraz śmierć. To jest mniej więcej bohater naszej literatury, nie tylko literatury, ale trochę i naszego filmu. Rzadko kto potrafi napisać coś o kobietach, bo polska literatura jej siłą nie jest psychologia, tylko jej siłą jest służba narodowi. Ale Iwaszkiewicz nie tylko potrafił napisać jedną kobietę, co już byłoby bardzo trudne, ale stworzył 5 fantastycznych postaci kobiecych. Pytam kiedyś Polańskiego, mówię, ty mi powiedz, on tak jeździ tam po Paryżu i w Ameryce robił filmy. No, zawsze dobrze się zapytać, jak się robi film. Mówię, ty, co jest potrzebne, żeby dobry film zrobić? A on mi mówi, żebyś mógł zrobić dobry film, potrzebujesz mieć postacie i sytuację. No, to te 5 postaci kobiecych dawały mi rzeczywiście fantastyczną szansę. Z drugiej strony, sytuacje. To jest tak napisane, że wszystko jest przetłumaczone na akcję. To wszystko się wydarza i pomiędzy tymi kobietami, i pomiędzy tym jednym mężczyzną, który, że tak powiem, no, w tej szczególnej scenerii spotyka się właśnie i pod tym względem nie ma, tak powiem, wielu równie wspaniałych, wydawało się dla filmu, opowieści, jak właśnie opowieść Iwaszkiewicza. Jest jeszcze coś ważnego. Kiedy się przenosi literaturę na ekran, ja myślę, że siła polskiego kina z tamtych czasów w dużym stopniu polega na tym, żebyśmy mieli za sojuszników właśnie pisarzy. I że pisarze albo pisali scenariusze, albo myśmy realizowali coś, co zostało napisane wcześniej. Jaka jest zaleta literatury przenoszonej na ekran, niezależnie pewnie od jakichś słabości, to profesor wyjaśni. Mnie się wydaje, że siła polega na tym, że pisarze nie piszą do filmu. Po prostu piszą, żeby przedstawić jakieś wydarzenie. Nie interesują się, jaki będzie budżet filmu, kto to będzie grał, kto to będzie reżyser, no może to będzie robione na wiosnę czy na zimę, co ich to obchodzi. Oni piszą coś, co jest płynie z głębokiej potrzeby przedstawienia tego, co się działo. Panny z Wilka były pisane przed wojną, gdzieś na dalekiej prowincji. Dziwna historia się wydarzyła. Ja do tego filmu wziąłem muzykę z Szymanowskiego, to się nazywa Pieśni Kurpiowskiej. I podłożyłem tę pieśni Kurpiowskiej. A dlaczego? Nie ma dzisiaj z nami niestety Stanisława Radwana, ale Stanisława Radwana nigdzie nie ma, nie wiadomo gdzie jest. Ale on czasem pisze muzykę, jak się go przyłapie, to pisze muzykę. No i ja go przyłapałem, Staś obiecał mi, że pisze muzykę do Pamięć Wilka, no ale przychodzi krytyczny moment, że już my kończymy zdjęcia, mówię, Stanie, gdzie muzykę? On mówi, wie, że nie mam głowy w ogóle do tego, ale weź pieśni kurpiowskie. Pieśni kurpiowskie, moje wykształcenie muzyczne jest minimalne. No i pieśni kurpiowskie, to wiem, że chyba Szymanowski. Biorę pieśni kurpiowskie, przyklejam, no i dobrze, coś wychodzi. Ale najładniejsze było to, co powiedział Jarosław Jaszkiewicz. Mówi, jak ty wpadłeś na ten fantastyczny pomysł, żeby dać pieśni kurpiowskie? Ja się nie przyznaję, że to Radwan miał pisać muzykę i mi poradził.
Ja mówię, a dlaczego myślisz, że to jest dobrze wybrane? On mówi, słuchaj, ja jak myślę o Pana Zwilka, to stale słyszę pieśni kurpiowskie, bo jak ja pisałem na górze, mówi, na piętrze, pisałem Pannę Zwilka, to Szymanowski na dole komponował pieśni kurpiowskie. No słuchajcie, coś, to jak komuś się wiedzie, to mu się wiedzie. Kompozytor mu odmawia, każdy by normalnie popełnił samobójstwo, reżyser, że już nie chce kompozytor, a tu się okazuje, że jeszcze lepiej wychodzi. Także to jest właśnie jakaś ta siła tego opowiadania, prawdopodobnie właśnie polega na tym, że Iwaszkiewicz opisuje to, co Krystyna mówi, jakieś postacie, które gdzieś wokół były. Zresztą my pojechaliśmy z panem Jarosławem, pamiętasz, pojechaliśmy razem pod Łódź do takiego niewielkiej miejscowości, gdzie jeszcze dom, bo on nam chciał pokazać dom, gdzie mieszkały panny Zwilka. Myśmy tak spekulowali, żeby tam robić zdjęcia. No to, co zobaczyliśmy, muszę powiedzieć, że to była ciężkie doświadczenie. Tam był PGR i zniszczenie tego domu było całkowite. Do tego stopnia, że w ogóle podłogi wyrwane, drzwi, przechodziliśmy przez ten dom. Zresztą zrobiłem film telewizyjny, który się nazywa Pogoda domu, gdzie Jarosław Iwaszkiewicz chodzi po tym domu i opowiada właśnie, co tam w tym domu kiedyś przeżył. Także tu zorientowaliśmy się bardzo szybko, że nie będziemy tam robić zdjęć, no to nie mamy żadnej szans, bo to ten dom nie daje nam możliwości nawet przy jakiejś dużej adaptacji. I muszę powiedzieć, że tu opowiem o roli młodego naszego przyjaciela Alana Starskiego, który był scenografem wielu moich filmów. Wtedy był jeszcze młodym człowiekiem, 32 lata temu, jeszcze był młodym scenografem i naparł się, żebyśmy 50 km od Warszawy znalazł jakiś dom. Mnie tam wiezie, ani ten dom taki ciekawy, ani to jest... Ja mówię, Alan, ale o co ci chodzi? Dlaczego ty się ubierasz, żebyśmy tu robili? Wiesz, to znaczy 50 km od Warszawy, to ja muszę wstawać o godzinie 6, żeby o 7 wsiąść w samochód i gnać, żeby tam zdążyć na pół do 9, zacząć zdjęcia. Dlaczego mi to robisz? On mówi, Andrzej, tu się jeszcze tli życie. I rzeczywiście okazało się, że w tym domu mieszkali ludzie, którzy niedaleko mieli fermę kurzą. No i byłem świadkiem tego właśnie pierwszego spotkania, które było takie niechętne z tym domem. A dom był bardzo ważny. Wydawało mi się, że dom jest też bohaterem w jakiś sposób tej opowieści. I tam taki starszy pan przyjechał, tak mniej więcej w moim wieku, obecny, nie wtedy. Starszy pan przyjechał z Londynu, który jeszcze coś pamiętał. I nagle Alan tak patrzy, Starski mówi, a co te klapki, mówi, tu są takie wszystkie zrobione z tego, aluminium, mówi, a gdzie są prawdziwe klapki? No to oni wszyscy uszy po sobie położyli, nie wiedzą, gdzie klapki, no, zawsze były klapki aluminiowe. Ale starszy pan mówi, chwileczkę, mówi, ja coś pamiętam. Myśmy się bali, że te klapki nam ukradną, bo była wojna. Jak się zaczynała wojna, mówi, my te klapki chyba powinny być na strychu. Ale do swojego asystenta mówi, skocz na strych. No, skoczył na strych, wynosi klamki. No, to mnie przekonało definitywnie, że ten dom żyje. Założyliśmy klamki prawdziwe, mosiężne. Alan zrobił takie, to co jest z przodu domu, zrobił takie wejście. Z tyłu ta weranda była. No i te piękne drzewa, także jak się otworzyło okno. I on to doprowadził ten dom rzeczywiście do życia. To muszę powiedzieć, że tu miał rację, że ten dom w niczym nie przypomina dekoracji z tamtego czasu, bo często budowano w tym czasie dekoracje do filmów takich, co się działy w różnych dworkach. I one były takie, no, jak sobie małe dziecko wyobraża dworek. A tu był prawdziwy dom, taki jaki był, drzwi, i cały film nakręciliśmy, to co na górze jest w tym pokoju
Tunii, to tak samo jest zrobione tam. I wokół tego domu, no a później w innym miejscu zrobiliśmy tą rzekę, bo już tam rzeki nie było. Także to jest to, o czym chciałem powiedzieć, dlatego że z jednej strony właśnie muzyka się zrymowała, z drugiej strony niespodziewanie scenografia mi wyszła też naprzeciw. Aktorki czekały, myślę, że na takie role. To, że Krysia umie robić konfitury, też nie jest wszystko, ale jeszcze też czasem umie zagrać, co pokazała. Wielokrotnie grałem z Filicy pod baranami i ja miałem świadomość, że właśnie aktorki, które reprezentują jakby różne umiejętności i pochodzą z różnych teatrów, pracowała z różnymi reżyserami, że to będzie dobrze, że każda z nich będzie tworzyła o wiele bardziej taką indywidualną, samodzielną, że tak powiem, postać. I muszę powiedzieć, że pod tym względem się to wszystko zrymowało, gdyby nie to, że ja w ogóle nie chciałem tego filmu robić. Ja błagałem Krysię, żebyś mi dali spokój. I po pierwszych dniach to się stało tak, że ja przedtem robiliśmy film według profesora. No? Bez nieczulenia. Film polityczny zawsze reżyser wciska coś widowi. No, bo jak mam urodzony pogląd polityczny, to chcę, wszyscy mieli takie same. W związku z tym to jest film zawsze akcji, to jest film wyrazisty, to jest film szybko grany, mówiony, energiczny. A tu nagle patrzę, one tak się słaniają, tak mówią powoli. Jezu Maria, mówię, Krysia, znajdźmy jakiegoś reżysera, niech to kończy za mnie. No ja nie dam rady, no. To jest tak. Jak to będzie? A Krysia mi mówi, słuchaj, to jest wszystko w porządku, tak ma być, konfitury nie możesz zrobić szybko. A, no to do mnie trafiło. No już pomyślałem, konfitury, no rzeczywiście, to się nie da szybko zrobić, może rzeczywiście te panny z Witka coś wiedzą, czego ja nie wiem. I muszę powiedzieć, że jeszcze jeden się tu pojawił moment, który mi się taki wydawał. Bardzo chciałem, żeby pan Jarosław się pojawił w tym filmie. Nie byłem pewien, no ale jak pojechaliśmy do tego domu i oglądaliśmy ten dom właśnie razem, to tak sobie pomyślałem, że a byłby ładnie, gdyby on tak przeszedł, a potem na końcu jedzie tym pociągiem i z lata się już robi zimę jakaś za oknem, coś dziwnego. Pan Jarosław się zgodził, a mnie bardzo zależało, tak mi się wydawało, że autor w swoim przechodzący przez swój własny film, w jakimś sensie no, tak daje do zrozumienia, że i akceptuje to, i jakby ten świat nie jest mu obcy, wraca do swojego dawnego jakby świata, który opisał w opowiadaniu. I myślę, że to jest dla mnie to było przemyślenie wzruszające i tak jak zacząłem ten film właśnie z taką niechęcią, że tak powoli grałem, co tam będzie, co tam będzie oglądał w ogóle w kinie. Jak się zrobiła ta ostatnia scena, co oni jedzą ogórki z miodem, no to ja się ożywiłem, myślę, że on takiej sceny przedtem nigdy nie zrobił. Z tej sceny jestem naprawdę zadowolony. Teraz ją widzieliśmy, bo filmu nie widziałem od tamtego czasu. Widziałeś film od premiery? Co? Od premiery widziałeś film? Nie. Czy widziałeś film przedtem? Czy tylko na premierze? Na premierze. Widzieliśmy film na premierze, widzieliśmy 32 lata temu. Także troszkę nam się zadało, ale dzisiaj widziałem tą scenę z ogórkami i byłem bardzo zadowolony z niej. Któregoś dnia pojawił się w naszym domu. Pojawił się w naszym domu Czesław Miłosz i Krysia zrobiła ogórki właśnie z miodem. Mówi, a skąd pani to zna? Skąd taki przepis? A myśmy wiedzieli właśnie, że ogórki z miodem to jest właśnie to, na co nasz największy poeta najbardziej czekał, bo tego się nikt nie spodziewał, że my ten przepis znali, że Krystyna oprócz konfitur jeszcze czasem robi ogórki z miodem. Daję Państwu głos, ale jeszcze jedno pytanie bym dodał, a propos tego, co Pan mówił.
Dziękuję Panie Andrzeju, bo Iwaszkiewicz nie tylko przechodzi przez swój film, pojawia się na początku i na końcu, ale udziela swojego doświadczenia starego pisarza zawartego w opowiadaniu, starego pisarza doświadczenia zawartego w opowiadaniu tym Serenite, które nieoczekiwanie, jakoś później tego nie było w pierwszej wersji scenariusza, Pan wykorzystał to niesłychanie, zwłaszcza tę postać wuja, ożywiło. Skąd? Kto dał ten pomysł? Od kogo? Czy Pan pamięta, wyszedł impuls, żeby nawiązać do tej późnej prozy Iwaszkiewicza? Bo mam dwa warianty tego, że Anna Iwaszkiewiczowa to powiedziała w czasie realizacji. Nie. Anna Iwaszkiewiczowa bardzo nie lubiła tego filmu, co się nazywa Brzezina. Mówimy o żonie pana Jarosława, która była bardzo surowym krytykiem. Ona nie lubiła, bo to były jakieś za dzikie filmy, jakieś takie sceny. Ja polubiłem trochę jakby erotyczne, na ile w ogóle w polskim filmie to było możliwe. No ale zastanawialiśmy się i jej się to nie podobało. Natomiast pan Jezwika spodobał jej się. Nawet napisano piękny list i jej taką recenzję, że każdy reżyser chciałby mieć taką recenzję. Także bardzo się ucieszyłem, że właśnie ten film przypadł jej do serca. Ale powiem szczerze, a może to było dlatego, że Serenite wtedy ukazało się drugie. Tak. Jeżeli ukazało się ten drugie, to ja śledziłem dosyć pilnie to, co pisze Jarosław Iwaszkiewicz i nawet mogę powiedzieć, że cieszyłem się jego przyjaźnią, bo patrzył na te filmy, które zrobiłem z taką akceptacją. Nawet zrobiłem też po latach film na telewizji, który specjalnie napisał, prawda? Tatarak pan zrobił, to z Czerwcową. A, zapomniałem o Tataraku, oczywiście. Mieliśmy robić w teatrze najpierw. Co? Nie, z Czerwcową mieliśmy robić w teatrze. A mieliśmy, tak. Zimowy zmierz, to jest film Kondyckiego. No z Czerwcową. No z Czerwcową. Tak jest, no z Czerwcowa, to jest opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, które ja namawiałem, żeby on przeniósł do teatru. I Jarosław napisał taką wersję teatralną, no ale ja jakoś nie wiem, pomiędzy wieloma zajęciami nie zrealizowałem tego w teatrze, tylko po latach, kiedy go już nie było, zrobiłem tą wersję telewizyjną, która przemknęła przez ekrany naszego teatru telewizji. Dodałbym tylko do tego, że Jarosław Iwaszkiewicz nie tylko zaakceptował Panny Zwilka, ale był prawdziwie zachwycony tym filmem. Podobno obejrzał 4 razy i jest to udokumentowane w dialogu, opublikowany taki list i wyrazy jego rzeczywistego zachwytu. Do Państwa propozycja zadawania pytań jest okazja. Będziemy chyba mogli przenosić mikrofon. Jest pytanie. Jest i można. Ja chciałem zapytać, czy miał... A, podrzucę Pan. Ja chciałem zapytać, czy miał Pan opory przed powierzeniem roli Wiktora Danielowi Ogórskiemu, bo tutaj widzimy, on zdekonstruował swoje wcześniejsze postacie, tą rolę zagrał w sposób inny niż te takie najbardziej znane. Czy Pan się obawiał, że po prostu on nie udźwignie tego i znowu będzie Kmicicem albo kimś takim? Zagubiłeś się. Czy nie obawiał się powierzenia roli Wiktora Rowena Danielowi Albyńskiemu, który trochę taką podjął wewnętrzną polemikę z tym? Nie. To do tego ja byłem przekonany, że on sobie jakby... I był w moim przekonaniu w dobrym wieku i był po pewnych doświadczeniach filmowych, które dawały szansę, że my szybko się tutaj porozumiemy i że się nie zgubimy między tymi kobietami. To nie było takie proste. I muszę powiedzieć, że gdybym zaczynał jakimś aktorem, to trudno by mi było, że tak powiem, żeby... Poza tym on był tak dalece, myśmy wspólnie pracując, tak dalece się rozumieli, że Daniel wiedział, że na więcej mu wolno. Że ja patrzę na niego z akceptacją. I w związku z tym, że on może sobie w tej trudnej bardzo roli takiej, gdzie wydaje się, że wszystkie kolory to są te poszczególne kobiety, a ten
ton taki ogólny, jeden jakby tej melancholii, że daje mężczyzna. Ja początkowo chciałem zrobić jeszcze scenę, Bóg mnie strzegł, że nie zrobiłem, bo chciałem zrobić jeszcze scenę z 20 roku, z wojny. Że on wychodzi z wojny, bo to jest taka obsesja, co miałem już wcześniej. Ci, którzy z Państwa widzieli Przezinę, pamiętają, że tam dany chodzi w takim długim płaszczu wojskowym. To jest jakby taka refleksja, tam też chciałem zrobić wojny z 20 roku, ale tam wtedy to w ogóle mowy nie było. No krótko mówiąc, wydawało mi się, że trzeba pokazać, że on wraca z jakiegoś innego świata, gdzie kobiety właśnie nie odgrywają żadnej roli, że tej brutalnej rzeczywistości wojennej. I nawet widać, że on buty takie wojskowe, wyczesy, trochę jakby ubrany z tamtej epoki. Także ja, powierzając jemu tą rolę, byłem głęboko przekonany, że to jest to, że to będzie dobry wybór. On nie był szczęśliwy, dlatego że on widział, że wszyscy się zachwycają dookoła kim innym. On ma strasznie kobiecy charakter. W związku z tym on nie był taki szczęśliwy, że inne, co? Dobrze mówię? Inne kobiety jakby bardziej rozkwitają przy nim. No, ale się pogodził powoli i zrozumiał, że to jest jego rola. A ponieważ jest fantastycznym aktorem, więc po prostu znalazł się między tymi kobietami. Patrzyłem dzisiaj z radością na to, że tak dobrze warto gra na końcu też. Dobrze, bo to jest takie prawdziwie melancholijne i to pożegnanie. Trzeba powiedzieć, że to jest jego dzieło w mniejszym stopniu moje jako reżyser. Uzupełniające pytanie do tego, czy miał powierzenie mu roli Wiktora Rubena jakiś udział fakt takiego no, znanego, więc mogę o tym powiedzieć, wcześniejszego jakby powiedzieć nieporozumienia między panami w związku z filmem Smuga Cienia, gdzie wydawało się, że to jest rola dla niego, on miał to zagrać i nie dostał tej roli. Czy było jakiś związek między tymi dwoma faktami? Może ja, ale nie myślę, żeby to było zasadnicze. Ja zdałem sobie sprawę, że jeżeli mam zrobić Smugę Cienia, to musi być ktoś młodszy niż Daniel. Że jeżeli to będzie w jego wieku mężczyzna, to już będzie mężczyzna. To jest jak gdyby chłopiec. Dlatego szukałem kogoś takiego właśnie jak Marek Kondrat. Także nie. Ja myślę, że nasza przyjaźń, nasza długa praca wspólna stworzyła taką sytuację, że czasem mu się podobały te role, które dostawał ode mnie, a czasem uważał, że te role nie są takie, no ale jeżeli ja mu powierzam, to znaczy, że coś widocznie w tym jest. Na przykład nie miał takiego serca do roli pana młodego Weselu. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych ról w ogóle, jaką zagrał w życiu i niedawno przerobiony został Wesele na cyfrę i ja to obejrzałem na nowo i muszę powiedzieć, że on jest porywający w tym filmie, a pamiętam, że on głównie mi opowiadał, jak on grał Hoffmana w tym, jak to się nazywa, w utopie, tak. Daniel grał równocześnie w filmie Szczętowa. Wtedy pan i przyjeżdżał do nas na plan. I oczywiście ja strasznie porządnie się uczyłam przez całego tekstu, no bo byłam taka spięta, żeby się nie zrobić źle. Natomiast Daniel sobie przyklejał tekst za moją głową na szafie i czytał wszystko z kartki. Tak było. Jeszcze pytania od Państwa? Jest pan, proszę bardzo. A nie, to pani właśnie. Gdybyśmy myśleli, żeby zrobić w filmie coś takiego jak z tym i tym pokazać takie rolę. Chciałem się zapytać o rolę i skład scenarzysty Zbigniewa Kamińskiego, bo tą tak wspaniałą prozę. Co wniósł? Zgubiłem się. Rola Zbigniewa Kamińskiego jako scenarzysty. Muszę powiedzieć, że to były bardzo piękne i szczęśliwe lata dla mnie, dlatego że prowadziłem wtedy zespół, który dopiero na stanie stanu wojennego został rozwiązany i powoli
nie chcę powiedzieć pod moimi skrzydłami, bo to byłoby zbyt bezczelne, ale dojrzewali i Ryszard Kamiński, i Agnieszka Holland, i Domaracki, i autor filmu Falk. I Falk, tak jest, razem ze swoim Wodzirejem, i kto jeszcze, i Bugański. Także ja myślałem, że dobrze będzie, jeżeli stworzymy taką wspólnotę. I te scenariusze, które można było próbować, żeby pisali właśnie ci młodzi ludzie, bo wtedy oni wkraczali w jakiś inny świat, świat dojrzałości, poza tym widzieli, jak ja to reżyseruję. Ja też bardzo dużo wtedy pracowałem, często mi się udało zrobić nawet dwa filmy w ciągu roku. Dlatego opowiadam moim studentom teraz, mówię, słuchajcie, życie jest krótkie, nie zdążycie zrobić 50 filmów i już po wszystkim. Oni się śmieją. No ale jakby się postarali, to by zrobili 50 filmów. No. Więc dużo filmów robiłem i w związku z tym tak kładłem rękę na różnych moich młodszych kolegach, którzy właśnie dlatego, że oni asystowali mi. Myślę, że nawet taka rzecz zupełnie bez precedensu, mianowicie Agnieszka Holland miała być moim asystentem przy filmie Człowiek z Marburu. I nagle po pierwszych, robię próbne zdjęcia, jeszcze tam pracuję fantastycznie, bardzo jestem szczęśliwy, woła mnie minister kinematografii i mówi, nie, pani Agnieszka Holland, nie może być pana asystentem. Ja mówię, ale co się stało, o co chodzi, nie, co? A on mówi, nie, ona ma zły wpływ na pana. Ja mówię, Agnieszka, ty jesteś jedyną kobietą, która ma zły na mnie wpływ. No ale oni ustalili, że Agnieszka Holland ma zły wpływ polityczny, a ponieważ to był film polityczny, no to Agnieszka nie mogła być moim asystentem. Takie to były czasy. Ale to, żeśmy się obrali jakby we wspólnocie takiej, tego zespołu filmowego, to były bardzo takie dobre i szczęśliwe lata dla mnie i dla mojej pracy filmowej. Kamiński. Pytanie było. Aha, i dla, właśnie na tym tutaj objaśniam i na tym to właśnie mówię, że z tych osób, które tworzyły ten zespół filmowy, Zbyszek Kamiński wydawał mi się człowiekiem, który najbardziej jakby ten temat może zaadoptować. I tu się mówię, muszę powiedzieć, że tu fantastycznie się znalazł. A też dobrze się znalazł właśnie w tych trudnych chwilach, kiedy ja zaczynałem ten film, kiedy miałem wątpliwości co do jego rytmu, co do jego powolności, co do jakby, jak ten film się rozwija. I tu bardzo Zbyszek Kamiński bardzo mi wyszedł naprzeciw i bardzo mi to pomógł, żeby mnie przekonać, że nie mam racji, że ten film właśnie nie wymaga tego tremola, tej drżączki, tylko właśnie będzie takim spokojnym. Bardzo to było dla mnie ważne, że mój młodszy kolega mnie, że tak powiem, przeniknął i potrafił mnie powstrzymać przed niepotrzebnymi zabiegami, które by ożywiły ten film. Jest pytanie z tyłu. Dwa. Najpierw pani z drugiego rzędu od końca. Ja mam pytanie, można powiedzieć, techniczne, reżysersko. Chciałabym się zapytać, jak poprowadzić aktora, by ten zbalansował ekspresję, czasem nadekspresję w przypadku Daniela Myrzyskiego, z taką melancholią, wewnętrznym bobcowaniem, gdzieś takim poczuciem, że się nie należy do tego świata, w którym się jest. Czy raczej się polega na jego intuicji, czy się go prowokuje? Chciałam się zapytać o techniczne poprowadzenie Daniela Myrzyskiego. Nie. Powiem pani, że przede wszystkim aktorzy umieją czytać. No też umieją czytać, to jest oczywiste, ale umieją też przeczytać to, co dla nich, z czego mógł potem coś zrobić na ekranie, czy na scenie. I czytając te postacie, jakby wyobrażają sobie siebie w tej sytuacji. Niekoniecznie jakieś osobiste doświadczenia, chociaż one też odgrywają pewną rolę, na pewno, zwłaszcza u aktorów doświadczonych.
ale to jest pierwsze. Drugie, zaczynamy kupować. Nie robimy obrazu zdjęć. To nie jest taki film, to nie jest serial telewizyjny, że oni muszą niestety urobić w ciągu dnia film pół godziny. To tam się nie zarabia. Spotykamy się, rozmawiamy, opowiadamy o tych postaciach, kto jest kto, dlaczego się tak zachowują, jaka jest relacja pomiędzy nimi. I mnie się wydaje, że ta świadomość, im więcej świadomości zdobywa aktor, tym dalej się może posunąć w wyrazie, tym bardziej, no, Maja Komorowska gra tak kapryśnie, tak niestety, ja sam patrzę, widziałem te ostatnie sceny, to jest fantastyczne zupełnie, jak ona, kim ona jest w ogóle w tym życiu, ale ona jest właśnie między innymi w sobie, znalazła też widocznie takie kolory, które chciała pokazać i pokazała na ekranie. Ja myślę, że to jest pewna droga, która nie da się osiągnąć, jeżeli by aktorzy weszli i od razu chcieli zagrać. To jest jeden proces prób i nie tylko prób przed kamerą, ale prób przy stole jest ogromnie ważny. I pani właśnie. Już pani powiem, po znajomości. Dobrze, mówię po znajomości. Po znajomości, tak. Niektóre znałem wcześniej i wiedziałem, bo to bo pani się pyta skąd, dlaczego one, jak to jest, że aktor, jeżeli by obsadzić inaczej, to być może, że te same aktorki nie osiągnęłyby tej wyrazistości. Dlatego, że każda z nich co innego reprezentuje i swoją zewnętrznością, i coś wiem, jakie to są charaktery tych osób, tych aktorów, tych aktorek, które występują. Biorę to pod uwagę, także kogo innego obsadzam w roli tej, co robi konfitury i co gra Krysia, bo ona normalnie nigdy nie grała takiej roli. I tak tutaj jakby to zamknięcie, to, że ona tak właśnie nie liczy na siebie, że wie, że wszystko i tak się nie uda, to wszystko jest bardzo pięknie wyrażone, ale może dlatego, że no, to jest no, tak świetnie napisane i takie ma dobre właśnie to, co mówi Romek Polański, dobre są sytuacje, w których to można wyrazić, między innymi ta scena z tymi konfiturami. Także to jest jakaś droga do pozyskania, że tak powiem, tych postaci. No a kto inny? A Stasia Celińska grała u mnie pierwszy raz, debiutowała w filmie Krajobraz po bitwie. Także ja ją znałem i bardzo chciałem się z nią spotkać, bo uważałem ją jedną z najzdolniejszych aktorek wtedy i do dzisiaj. I Stasia rzeczywiście wkroczyła z całym swoim temperamentem, z całą swoją, że tak powiem, pewnością siebie i zarysowała się zupełnie inaczej właśnie niż Kazia. A dalsze postacie też właśnie się budowały w stosunku do pozostałych. Także ta galeria kobiet najpierw została napisana, ale potem one zrozumiały, w jaką stronę trzeba iść, żeby wyrysować inną postać od tych, które tych pozostałych. Francuska aktorka pojawiła się dosyć przypadkowo, dlatego że chcieliśmy bardzo, żeby nasz film, w tamtych czasach trudno było umieścić film za granicą na ekranach, a nam bardzo zależało na tym, między innymi też ze względu na Iwaszkiewicza i na fakt, że to był film całkowicie apolityczny, więc miał szansę wydostać się z kraju, w przeciwieństwie do wielu innych filmów, które robię. I namówiliśmy naszego producenta paryskiego, żeby on się przyłączył. On się mógł przyłączyć pod warunkiem, że da dwóch swoich aktorów. No i to już nie była moja decyzja, tylko decyzja zapadła w Paryżu, kto to będzie. I przyjechała właśnie taka artystka i ona zagrała tą rolę. A potem się stała reżyserem filmowym i tu profesor to widział, nawet filmy, które ona zrobiła. No a potem taką tragicznie
profesor opowiada, tak? To jest bardzo przejmujące. Bardzo przejmujące, nie będę mówił. To jest takie zdarzenie, pewnie część z Państwa wie o tym, że Christine Pascal właśnie popełniła samobójstwo, czyli zrobiła to, czego boi, my się wszyscy widzowie, że zrobi Tunia i jej postać, a nie robi tego szczęśliwie. Ona była bardzo zdolną aktorką, to zresztą w latach 90. pojawiło się mnóstwo takich zdolnych reżyserek też, reżyserek, aktorek. Świetne aktorki zostały reżyserkami. Nie znam oczywiście żadnych szczegółów tego, ona zrobiła 3 czy 4 filmy. Jeden z nich był bardzo dobry. Ale ja z kolei, bo ucieszyło mnie, że pani o to spytała. No, ona mi się strasznie podobała zawsze, ta Christine Pascal tutaj w tym filmie. A potem została reżyserką i widziałem jej, że jakim się epizodzie tylko. Jak ona się czuła wspaniale. Czy to było tak, że ona była taką inną przez językowe. Nie, bo część z pań mówiła po francusku, Krystyna dobrze mówi po francusku, więc ona się czuła, Daniel mówi po francusku, więc ona się czuła pomiędzy ludźmi, którzy tak powiem nie są jakimiś dziwnymi, jakimś dziwnym kraju. Ja myślę, że nie. Natomiast Krystyna przypomniała mi dzisiaj, że był inny pomysł, miałem grać Izabeli Pen. Ale Izabeli Pen prawdopodobnie grała wtedy w jakimś innym filmie, no i to nie doszło do skutku. A wtedy ona była taka propozycja. Nie było problemu. Ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam, żeby z Pascal były jakiekolwiek problemy, nieporozumienia. Zresztą ja pamiętam, że właściwie większość chyba z naszych koleżanek mówiła po francusku, chociaż trochę, w związku z tym był kontakt, był bardzo dobry. Ja nie pamiętam absolutnie żadnego. Ona zresztą bardzo, bardzo była miłą osobą i do współpracy taką dobrą. Także tutaj absolutnie to było taka atmosfera naprawdę była jak w tym domu, myślę. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, a nie wiem, czy panie profesorze, Pan mówił o filmie, który myśmy zrobili z Jarosławem Iwaszkiewiczem, jak pojechaliśmy do Boga do domu, niechaj będzie z tobą. Ja teraz się ciągle myślę o tym, że trzeba by ten film pokazywać razem z panami z Wilka. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale na początku, jak zabraliśmy się do w ogóle myślenia o panach z Wilka, to były jednak lata 70. Dwory były już w takim stanie, jak w tym filmie, który zrobiliśmy z Jarosławem. Pojechaliśmy na to miejsce, gdzie te panny z Wilka się działy, gdzie on to przeżył, pamiętał to. I to było tak strasznie przejmujące przeżycie. Ja tego nie mogę zapomnieć, zupełnie tego zrujnowanego dworu, tej świniarni zrobionej na miejscu tej alei, bo wycięta została ta aleja Lipowa, o której on pisze. Do rogu tego domu, dosłownie tak na rogu był wybudowany taki budynek gospodarczy, przylegający pewnie bez sensu dwupiętrowy do tego dworu, dwór bez niczego, w ogóle pusty zupełnie, wszystko zrujnowane. I ja pamiętam takie rozmowy, że myśmy chcieli film Panny z Wilka zakończyć jakby taką sceną, jak były na ten temat rozmowy. Jak ten dwór wygląda teraz, no bo w tych 70-tych latach, kiedyśmy to robili. No ale w końcu potem się okazało, że jednak przy pisaniu, przy rozmowach, przy pisaniu scenariusza, że to by kompletnie jakby zaburzyło opowiadanie. Ale były takie, a skąd w ogóle się wzięła wyprawa do tego domu? Nie, to Jarosław nam powiedział, żeby jechać i zobaczyć dom panien z Wilka. Mówię, o tutaj okno to jest, mówi właśnie tam się wychylałe, że będę to było naprawdę straszne. Tak, to było bardzo poruszające i dobrze, żeśmy to sfilmowali, no bo to są jakieś po tym ślad. Ale też Bóg nas strzegł, żeśmy nie zrobili takiego zakończenia, bo ono byłoby strasznie takim, no jakby upolitycznym. No zrobiłbyś na pewno film polityczny z tego. Nie, no po co to? Nie, to ja już wtedy byłem na tyle dorosły, że to mi nie przychodzi. Znaczy, że wzięli mi do głowy jeszcze głupsze pomysły, ale nie robiłem. Może ostatnie pytanie, bo pani Natalia pilnuje, żebyście państwo obejrzeli. Albo przedostatnie. Proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie Sięgi Obiecanej. Dlaczego ten film został zmieniony w drugiej wersji i czy to miało jakiś związek z wątkami antysemickimi, o których się mówiło? Tak.
Tak, to jest prawda. Ja się dałem oszukać, znaczy sam się oszukałem, bo nagle się okazało, że telewizja ogłosiła, że Ziemia obiecana jest ukochanym filmem, no ukochanym filmem w ogóle, najbardziej. No to mówię do dystrybutora, weźmy ten film Ziemia obiecana, zrobimy nową kopię, ja mam dobre pomysły, żeby teraz dopiero przywalić. Przemontuję ten film, no i w nowym montażu damy go do kina. Dystrybutor mi uwierzył i najbardziej się oszukał chyba w swoim życiu. Zrobił 30 kopii i film kompletnie nie poszedł. A to z tego prostej powodu, że nigdy się nie pytajcie widzów w telewizji, bo oni nigdy nie byli w kinie. Oni w ogóle nic nie wiedzą w kinie. Nikt z nich, co tak się zachwycali w telewizji tym filmem, nie wybrałby się do kina, bo po pierwsze widział to już w telewizji. I ja tej prostej rzeczy nie mogłem zrozumieć. A dlaczego przerobiłem film? Dlatego, że mi się wydawało, że lepszy początek może być od tej modlitwy, że się zaczyna. A jeżeli ja dobrze pamiętam, tam się zaczyna film od tego, że oni jadą, jak to jest profesor, że... Ja mam To jest marnowate. Lepiej jak się zaczyna od tych modlitw, no bo to jest prawdziwa łódź. Modlą się po polsku, modli się po niemiecku, modli się widzisz, no i tworzy się mistrzne myślenie. To zmontuje. Poza tym każdy krótszy film jest lepszy od dłuższego. No, no i ta scena z Kalinką, która jest ukochaną sceną, jak się okazuje, że widziałem się z gazety wyborczej, że wśród scen, które zostały zapamiętane z moich filmów, scena z Kalinką właśnie jest, że tak powiem, się utrwaliła. A mnie się wydawało, myśmy wtedy robili, myśmy byli ambitni i nie tylko polityczne chcieliśmy przekroczyć granice, ale też chcieliśmy wprowadzić do naszych filmów wolność, że tak powiem, taką obyczajową właśnie, obyczajową. I zrobiliśmy taką scenę, no wydawało nam się, że to jest dobrze. Tymczasem nie odegrała ta scena dobrej roli w różnych sytuacjach, o których nie będę opowiadał. Krótko mówiąc, myślę sobie, niepotrzebna scena, wytnę. No ale się okazało, że po pierwsze wszyscy czekali na tą scenę, jak się nie doczekali, no to następnie już nie przyszli do kina i kompletną poniosłem, kompletne fiasko tych 30 kopii gdzieś leży do dzisiaj. Nikt tego nie chce oglądać. Ostatnie pytanie. Jest. Ja chciałam się sobie Krystyn Paska zapytać, bo ja zostawiając za rzecz, rozumiem, że aktorka nie umiała języka polskiego i czy ktoś pod nią podkładał głos, bo tego w ogóle nie widać. Jakby... Kto podkładał głos? A pan na górnostce. Nie, że pani pyta, kto podkładał głos, bo tego nie widać. To pana już jest. Chodzi o Dawnik, za Krystyn Paskal. Ja nie pamiętam. Po polsku. Anna Górnostka. To musi być napisane, tak? Ja nie pamiętam tego. Będziemy kończyć. To co? To dziękujemy. Pani Natalii. Dziękuję.